Moimi gośćmi są profesor Radosław Zenderowski oraz profesor Bogusław Dziadzia. Witam ponownie panów. Tym razem nie o książce, aczkolwiek książka Park Pokoju, przewodnik dla myślących karykaturalnie znowu nam dzisiaj towarzyszy. Ale skupimy się na tym miejscu, w którym jesteśmy. To nie Park Pokoju, wyjątkowe miejsce La Repubblica Populorum della Capybara Grande. Jak dobrze przeczytałam. Bardzo dobrze. To miejsce w Cieszynie, wyjątkowe. Dlaczego? Nie, to Cieszyn jest obok tej Republiki. Cieszyn jest obok tej Republiki. Raczej no tak. I właśnie zaraz panowie powiedzą, o co to chodzi, gdzie to miejsce, co to za nie mini państwo, a państwo. Imperium. Imperium wręcz. Z ambicjami intergalaktycznymi. To ty zacznij, ja zakończę. No to panowie, powiedzcie nam, o co to chodzi, gdzie my to jesteśmy, bo ja już nie wiem. Kilka lat temu drogą kupna nabył, a można powiedzieć podbił tę ziemię Radosław Zenderowski. Podbił. Podbił. Po czym szukał jakby współobywateli, którzy by zajęli się gospodarką tego państwa. Do koszenia trawy. Do koszenia trawy, do innych obowiązków i tym sposobem ja stałem się, jak to zostałem kiedyś opisane na Facebooku, szemrzącym ogrodnikiem z habilitacją. Dostąpiłem zaszczytu. Bo to zaszczyt. I to były takie skromne początki, które rozrosły się w koncepcję założenia Republiki Niezależnego Państwa, którego nazwa pochodzi od, teraz może się przyznaj. No nie ma takiego języka. Ale sama nazwa z czego pochodzi? Tak, tak. Panowie, dlaczego kapibara? No kapibara dlatego, że to jest najbardziej przyjazne zwierzę na świecie. Największy gryzoń. Największy gryzoń, tak. Ale do 80 kg dorasta. I też tak. Najbardziej pokojowo nastawiony wobec otoczenia. Tak. To było bardzo istotne. Nigdy nikogo nie ugryzł. Mimo, że z gryzoniem. Ja rozumiem, że miłośnicy kapibary. No tak. Zdecydowanie. I postawy życiowe, które przyjmuje kapibara, i to przyświeca nam jako obywatelom Republiki, by wszyscy byli tacy jak kapibara. A czy jest jakiś związek właśnie z tego miejsca, tej Republiki, z tą książką Park Pokoju? Gdyby nie rodzaj wspólnoty zawiązany w ramach Republiki, ta książka zapewne by nie powstała. I co istotne, wydawcą tej książki jest właśnie Republika, co zresztą w stopce redakcyjnej można odczytać i w ten sposób jest to dystrybuowane. No, jest to książka zgłoszana do Nagrody Nobla Literackiej. Nie bójmy się tego słowa. Nie bójmy się, jest to odnotowane na okładce nawet. Tak, tak. Wszystko tutaj jest widoczne. Tak. Ja rozumiem, że to też jest takie miejsce, gdzie wy tutaj się spotykacie, rozmyślacie, kontemplujecie, jakieś tworzycie może. Znaczy jako ja rozumiem, że to książka o Parku Pokoju, tak, ale też tak. Być może wiele tematów tutaj się pojawiło. No, ja gdzieś przy truskawkach na przykład. Kontempluję, a Boguś pracuje. Ale pracuję zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. To nie jest tak, że jestem tutaj tylko od spraw wszelkich fizycznych, ale również zdarza się właśnie pisywać fragmenty tekstów. Ja chyba nawet pamiętam, że nawet fragment tej książki też tutaj był analizowany i powstawał, więc jest to miejsce szczególne ze względu na klimat intelektualny, ja bym powiedział przede wszystkim, a dopiero później, jeśli chodzi o osiągnięcia kultury agrarnej, które można podziwiać. Możemy tutaj zaprosić mieszkańców tegoż Cieszyna, który obok? Być może też będą myśleli, kontemplowali. No tak, ale za pieniądze. Czy to miejsce tylko dla wybranych? Ale 20 zł. Na razie. Myślę, że możemy podsumować tę naszą rozmowę właśnie w ten sposób, że chyba warto mieć takie swoje miejsce właśnie do takich kontemplacji i rozważań i taką swoją małą republikę, czy mini, czy duże państwo. Albo nawet duże imperium. Albo duże imperium. Które nawet jeśli imperium fizycznie nie jest bardzo obszernym terytorium, to jeszcze na poziomie intelektualnym może sięgać nawet innych galaktyk i to miejsce właśnie jest tego rodzaju przestrzenią. Także życzymy każdemu, by miał takie miejsce, w których mógłby się poczuć o wiele szerzej niż w tych ramach, w których zazwyczaj funkcjonujemy. Ale w życiu. Ale to pięknie ująłeś, ja bym tego lepiej nie ujął. No bo ja jestem nadzwyczajny profesor, a ty jesteś tylko zwyczajny. Zwyczajny. Miejsce można jeszcze
taki postscriptum odnaleźć bardzo łatwo na Google Maps. Jest oznaczone jako miejsce kultu, bo również środowisko Google nie chciało uznać naszej niezależności, tak jak ONZ i kilka innych państw ciągle nie chcą uznać naszej niepodległości. Ale pracujecie nad tym, a to ja jeszcze dodam, no bo właśnie, można tu też się wyżyć artystycznie przecież. Ale za specjalnym zezwoleniem no to prezesa tak, to wiadomo, prezydenta. Że nie każdy, ale to jest też taka przestrzeń do tego, żeby można tu było tak artystycznie podziałać. Mamy nawet sztalugę tutaj, gdyby ktoś chciał zorganizować plener. To rozumiem, że zapraszamy widzów. Mamy warunki do tego, żeby zorganizować plener artystyczny. Mamy tam. Warunki są, potwierdzam. Ja mam nadzieję, że montaż będzie bardzo kreatywny. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo za przybycie i zapraszamy ponownie.